Ciao. Na tej lekcji zajmiemy się podstawami rodzaju tak zwanego żeńskiego. Przyjrzyjmy się następującym zdaniom. È una lampada. To jest lampa. È una ragazza. To jest dziewczyna. È una chiave. To jest klucz. È una torre. To jest wieża. Wszystkie rzeczowniki są rodzaju żeńskiego. Przeczytam jeszcze raz, proszę powtórzyć. È una lampada. È una ragazza. È una chiave. È una torre. Sono due lampade. To są dwie lampy. Sono due ragazze. To są dwie dziewczyny. Sono due chiavi. To są dwa klucze. Sono due torri. To są dwie wieże. Proszę powtórzyć. Sono due lampade. Sono due ragazze. Sono due chiavi. Sono due torri. Rodzajnik nieokreślony dla rodzaju żeńskiego to przede wszystkim una. Słówko una. Una lampada, una ragazza, una chiave, una torre. Przypominam, że rodzajnik nieokreślony występuje wtedy, kiedy nic bliżej o przedmiocie lub o sobie nie wiemy. Rodzajnik określony dla rodzaju żeńskiego to słówko la. La lampada, la ragazza, la chiave, la torre. Używamy go wtedy, kiedy już coś o przedmiocie wiemy lub o osobie, lub zostały one wymienione wcześniej w rozmowie lub w opisie. Rodzajnik określony dla rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej to słówko le. Le lampade, le ragazze, le chiavi, le torri. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego w języku włoskim mają następujące podstawowe końcówki. W liczbie pojedynczej jest to końcówka a, jak w słowie lampada, ragazza, i końcówka e, jak w słowie chiave, torre. To są podstawowe końcówki liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. W liczbie mnogiej mamy końcówki e, jak w słowie lampade, czyli lampy, ragazze, czyli dziewczyny, lub końcówkę i, jak w słowie chiavi, czyli klucze, torri, czyli wieże. È una lampada, to jest lampa. La lampada è gialla. Lampa jest żółta. Sono due lampade, to są dwie lampy. Le lampade sono gialle. Lampy są żółte. Proszę powtórzyć. È una lampada. La lampada è gialla. Sono due lampade. Le lampade sono gialle. È una ragazza. To jest dziewczyna.
La ragazza è giovane. Dziewczyna jest młoda. Sono due ragazze. To są dwie dziewczyny. Le ragazze sono giovani. Dziewczyny są młode. Proszę powtórzyć. È una ragazza. La ragazza è giovane. Sono due ragazze. Le ragazze sono giovani. È una chiave. To jest klucz. La chiave è piccola. Klucz jest mały. Sono due chiavi. To są dwa klucze. Le chiavi sono piccole. Klucze są małe. I proszę powtórzyć za mną. È una chiave. La chiave è piccola. Sono due chiavi. Le chiavi sono piccole. È una torre. To jest wieża. La torre è grande. Wieża jest duża. Sono due torri. To są dwie wieże. Le torri sono grandi. Wieże są duże. I powtórzmy. È una torre. La torre è grande. Sono due torri. Le torri sono grandi. Przyjrzyjmy się końcówkom rzeczowników i przymiotników rodzaju żeńskiego. W liczbie pojedynczej. La lampada, la ragazza, la chiave, la torre. Przymiotniki. Gialla, piccola, giovane, grande. I w liczbie mnogiej, po prawej stronie, le lampade, le ragazze, le chiavi, le torri, gialle, piccole, giovani, grandi. Pytanie, co to jest, już znane z pierwszej lekcji. Dla liczby pojedynczej zapytamy. Che cosa è? Che cosa è? E la lampada. To jest lampa. E la chiave. To jest klucz. E la torre. To jest wieża. W liczbie mnogiej zapytamy. Che cosa sono? Che cosa sono? Sono le lampade. To są lampy. Sono le chiavi. To są klucze. Sono le torri. To są wieże. I pytanie, kto to jest? W liczbie pojedynczej zapytamy. Chi è? Chi è? È la ragazza. To jest dziewczyna. W liczbie mnogiej zapytamy. Chi sono? Chi sono? Sono le ragazze. To są dziewczyny. Przyjrzyjmy się teraz rzeczownikom rodzaju męskiego i ich końcówkom oraz rzeczownikom rodzaju żeńskiego i ich końcówkom. W liczbie pojedynczej. Rodzaj męski. Il gatto, il cane. Końcówka o i końcówka e. W liczbie mnogiej, rodzaj męski, i gatti, i cani. Końcówka i. Rzeczowniki żeńskie, w liczbie pojedynczej, la lampada, la chiave.
końcówka A i końcówka E. Liczbie mnogiej? Le lampade, le chiavi. Czyli końcówka E i końcówka I. Rodzaj męski. Il gatto, il cane. Liczba mnoga. I gatti, i cani. Co już znamy. Możemy zaobserwować, jak końcówki O lub E zmieniają się w liczbie mnogiej w I. I to warto zapamiętać. W rodzaju żeńskim, liczbie pojedynczej, la lampada, la chiave, jest to liczba pojedyncza, przypominam, zmieniają się odpowiednio w liczbie mnogiej następująco. Le lampade, le chiavi, czyli końcówka A w liczbie mnogiej zmienia się w E, a końcówka E w liczbie mnogiej zmienia się w I. Dla przypomnienia można sobie porównać, jak to wygląda w rodzaju męskim i w rodzaju żeńskim. Przyjrzyjmy się teraz przymiotnikowi nero w obu rodzajach. Nero, czyli czarny, rodzaj męski, i nera, końcówka właściwa rodzajowi żeńskiemu, czyli czarna. W liczbie mnogiej neri, czyli czarni lub czarne koty, w rodzaju żeńskim nere, czyli czarne kotki na przykład. Il gatto, kot, la gatta, kotka. W liczbie pojedynczej powiemy il gatto nero, czarny kot. La gatta nera, czarna kotka. Widzimy różnicę końcówek w zależności od rodzaju gramatycznego. W liczbie mnogiej powiemy i gatti neri, czyli czarne koty. Le gatte nere, czyli czarne kotki dziewczynki. Il gatto è nero, kot jest czarny. La gatta è nera, kotka jest czarna. I gatti sono neri, koty są czarne. Le gatte sono nere, kotki są czarne. Oczywiście chodzi o rodzaj żeński w ostatnim zdaniu. Przymiotnik giovane, zakończony na e. W rodzaju męskim powiemy giovane, to jest liczba pojedyncza, liczba mnoga, giovani. W rodzaju żeńskim powiemy w liczbie pojedynczej giovane i w liczbie mnogiej giovani. Czyli przymiotnik giovane, zakończony na e, w obu rodzajach odmienia się tak samo. Il ragazzo, chłopak. La ragazza, dziewczyna. I liczba pojedyncza. Il ragazzo giovane. La ragazza giovane. Liczba mnoga. I ragazzi giovani. Le ragazze giovani. Tak jak mówiłam, przymiotnik giovane zakończony na e będzie odmieniał się tak samo w obu rodzajach. Il ragazzo è giovane. Chłopak jest młody. La ragazza è giovane. Dziewczyna jest młoda. I ragazzi sono giovani. Chłopcy są młodzi. Le ragazze sono giovani. Dziewczyny są młode.
zobaczmy, jak wyglądają końcówki dla przymiotników. Rodzaj męski – nero. Rodzaj żeński – nera. Giallo, czyli żółty. Gialla – żółta. Rosso – czerwony. Rossa – czerwona. Piccolo – mały. Piccola – mała. I teraz przymiotniki, które kończą się w obu rodzajach na e, wyglądają dla obu rodzajów tak samo. Marrone – brązowy. Giovane – młody. Grande – duży. Interessante – interesujący. Marrone – brązowa. Giovane – młoda. Grande – duża. Interessante – interesująca. Poznane słowa na tej lekcji to ragazza, ragazzo, lampada, chiave, torre, gatta, gialla, giallo, giovane, piccola, piccolo, grande, nera, rossa, chi, una, la, le. Samodzielnie spróbujcie już wyjaśnić sobie i prześledzić relacje między końcówkami liczby mnogiej, przymiotników, które tu widzicie. Takie małe zadanie domowe. Na koniec ciekawostka związana ze słówkiem la torre, czyli wieża. W wielu średniowiecznych włoskich miasteczkach możecie spotkać średniowieczne wieże, które niekoniecznie pełniły funkcję obronną, czyli niekoniecznie były elementem fortyfikacji. Natomiast bardzo często stanowiły wyraz pozycji i bogactwa osoby, która je postawiła. Moim zdaniem najfajniejsze takie wieże znajdują się w Bolonii, zresztą są one symbolem Bolonii, dwie z nich przynajmniej. Tutaj widzimy La Torre degli Asinelli, ta wyższa, mierzy 97 metrów. Druga, La Torre della Garisenda, mierzy 48 metrów. Powstały w XI-XII wieku obie, ale Bolonia słynęła z tego, że była usiana wieżami. To był las wież, taki Manhattan sprzed 800 lat. Możecie jej wyobrażenie podziwiać na przepięknym obrazie Toni Pecoraro, który teraz właśnie widać. Z wieżą Asinelli w Bolonii, z tą wyższą, mierzącą 97 metrów, związana jest ciekawostka. Taka ciekawostka zjawiska iluzji optycznej. Zauważono, że obserwowana z okna klasztoru San Michele in Bosco, który jest oddalony o 1,5 km od tej wieży, obserwowana z okna tego korytarza wydaje się o wiele mniejsza niż widziana z końca korytarza, przez to samo okno oczywiście, tylko że z końca tego samego korytarza. Korytarz jest długi na 162 metry. Jest bardzo ciekawe, bo gdy patrzy się przez okno bezpośrednio, wieża wydaje się o wiele mniejsza,
niż gdy patrzy się z końca korytarza przez to samo okno. Tak działa iluzja optyczna. Próbowano to wyjaśnić już wcześniej. Oczywiście to jest zjawisko, które można bardzo łatwo wyjaśnić. Natomiast bardzo ciekawe jest pokazanie relacji geometrycznych między monumentalnym korytarzem klasztoru San Michele a wieżą. Autorem tego obrazu, tego rysunku poglądowego jest uczony z Uniwersytetu Bolońskiego Paolo Battista Balbi z początku XVIII wieku. Jest bardzo ciekawe, bo korytarz klasztoru działa jak luneta po prostu. To na razie wszystko i zapraszam na następną lekcję. Ciao, grazie.